Ile najszybciej jechałaś na godzinę? 120. To mało jest? Ja prułam jak dzika. Ja? Ja do tej pory, kiedy ktoś mnie zapyta, z czego jestem w życiu najbardziej dumna, to oprócz tego, że z syna i z tego, że jestem w długoletnim związku, mówię, że z tych 120 kilometrów. Dziewczyno, ja jeżdżę taką prędkością, że kobieta, która u mnie czyta nawigację, żyga. Kuźwa, ja swój chory stelor zostawiam z tyłu. 120 na godzinę? Ale to jest dużo. Jak dużo? Bardzo dużo. Ale co czułaś, że ci życie odmłodniejesz, zmarsz, celulit ci schodzi, no, że się rozpędziłaś? Gdyby nie szczelnie zamknięte szyby, włos by powiewał. Czy ty jeździsz, naprawdę nie otwierasz okien? No, bardzo rzadko. A to jest prawda, co mi powiedział jeden z muzyków twojego zespołu. Nie chcę powiedzieć, który, bo bardzo prosił o dyskrecję, powiem ale tylko... Ale jest nadal w zespole, bo jeśli nie, to wiem, który. Jest nadal w zespole i powiem ci, że funkcja perkusisty bardzo mu odpowiada. Ach. Pozdrawiam cię, Bubek, że podobno na początku bałaś się włączać muzykę, bo cię koncentrowała i to, co mówili w radiu, traktowałaś jako komendy. Nie, no... Że jakby Polska kręca na lewo i ty podobno na lewo. No ja na początku jeździłam w całkowitej ciszy, bardzo wolno. W ogóle nie przypuszczałam, że kiedyś osiągnę 120. Jeżeli u ciebie bardzo szybko to jest 120, to bardzo wolno to jest ile? Nie ruszałaś z miejsca? No ze 35 bym powiedziała, no. I zawsze skręcałam w prawo. Ponieważ w lewo to było zbyt duże wyzwanie. Ale no rozumiesz? Nie, bo ja mam kierownicę, która w obie strony się kręci. Tak, ale ja nie korzystałam z tej jej funkcji. Naprawdę? Czyli masz lewo skręt nieużywany? Nie, no jeździłam tylko właściwie trzema ustalonymi trasami, czyli odwieźć pranie do czyszczenia, po zakupy spożywcze, to są dwa różne miejsca, i aha, do szkoły dziecko. Aha. To wszystko. A potem jak masz wrócić z powrotem, to co, jedziesz na wstecznym? Nie, ale staram... Trasy trzy są tak opracowane, opanowane do perfekcji, że nie bałam się tych tras. Ale nie próbowałam opracowywać innych. A miałaś jakieś takie hardkorowe doświadczenie, takie naprawdę przerażające doświadczenie, że kuźwa któregoś dnia znalazłaś się na rondzie? Tak, ale to znacznie później. I co, jak to żadne przeżyłaś? Z miejsc docelowych nie miało na swojej trasie ronda. Tlenu, nie wiem, wyszłaś, przeprosiłaś wszystkich? Nie, no to było naprawdę, byłam bardzo przejęta. Ja naprawdę jestem... A coś, kręciłaś się na rondzie jak świadek Jehowy? Tak. Tak. Pierwsza przygoda z rondem nie trwała tyle, ile powinna. To znaczy? Czyli dłużej. Dłużej trwała. Zadzwoniłaś do swojego partnera, mówisz, zabierz mnie stąd.